duży sukces odniosła futsalowa drużyna Państwowej Straży Pożarnej z Jaworzna w 24. halowych Mistrzostwach Śląska Strażaków PSP w futsalu. Jaworznianie na ponad 20 drużyn zajęli 4. miejsce w turnieju. Brakło nam sił, bo już wcześniej Gliwice nas bardzo wymęczyły i mecz był naprawdę ciężki. Coroczna impreza odbywa się w Jaworznie i przystąpiły do niej zespoły strażaków z całego województwa. Rywalizacja jest zażarta, wiadomo, każdy chce udowodnić swoje, a poziom jest wysoki. Tutaj kilku kolegów gra nawet w ekstraklasie futsalowej, także jeśli chodzi o poziom, nie możemy narzekać. Także tutaj, no wiadomo, każdy strażak jest ambitny, waleczny, także tutaj nikt nogi nie odstawia. Były drużyny m.in. z Żywca, Chorzowa, Katowic, Tychów, Cieszyna czy Bielska-Białej. Choć na co dzień wszyscy dobrze się znają, to na boisku panowała prawdziwa walka o piłkę. Nasze miasto godnie reprezentował zespół Państwowej Straży Pożarnej, który po zaciętych meczach zajął wysokie 4. miejsce. Jaworznianie najpierw wyszli z grupy, w której m.in. rozgromili Kłobuck 12-0 oraz Świętochłowice 5-0. W ćwierćfinale nasza drużyna pokonała po rzutach karnych drużynę z Gliwic. W półfinale strażacy PSP Jaworzno przegrali po serii rzutów karnych z zawodnikami z Chorzowa, a w meczu o 3. miejsce ulegli reprezentacji z Częstochowy 3-0. Znaczy, z pozoru był turniej bardzo ciężki, tak? Natomiast ten mecz o 3. miejsce był taki, można by było powiedzieć, że w naszym wykonaniu bardzo dobry, tak? Gorzej nam się grało w półfinale, a teraz o 3. miejsce było dość bardzo dobrze, tak? Ale oczywiście przeciwnik też grał bardzo dobrze. Zwycięzcą całego turnieju zostali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic, którzy w finale pokonali zawodników z Chorzowa po rzutach karnych.